To największa medyczna inwestycja ostatnich lat nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Przeprowadzka Szpitala Uniwersyteckiego już trwa. To jest część Szpitala Uniwersyteckiego. Musimy pamiętać, że Szpital Uniwersytecki to jest 1400 łóżek, natomiast tutaj zostanie przeniesione 925 łóżek, a więc blisko 80% wartości szpitala, ponad 30 oddziałów, 24 sale operacyjne, poradnie. Nikt nikomu tego nie życzy, ale gdyby coś, nie trzeba będzie już marzyć o szpitalu rodem z serialowej Leśnej Góry czy klinice legendarnego doktora House'a. Cywilizacyjny skok właśnie się dokonuje w realu, nie w telewizji. Jestem tutaj pierwszy raz. Robi to ogromne wrażenie. Rzeczywiście nowoczesność tego obiektu, tego szpitala uniwersyteckiego jest na bardzo wysokim poziomie. Pełna automatyka wszystkich funkcji. W ostatnim czasie jest to największa inwestycja, jeżeli chodzi o szpital w części województwa w Polsce. Standard w nowym szpitalu to jedno lub dwupokojowe sale, każda z własną łazienką, a nawet Wi-Fi. Sale operacyjne zaś są tak wyposażone, że można w czasie operacji robić streaming live na cały świat i konsultować bądź uczyć się nawzajem.